Dzisiaj przed nami jedna z najdziwniejszych historii w Biblii. Opowieść o wieży Babel. Chyba każdy gdzieś od dziecka kojarzy tą historię, jak to ludzkość u zarania dziejów chce zbudować wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. I Bóg, kiedy widzi, że ludzie zaczęli budować tę wieżę, stąpił, aby pomieszać ludziom języki, aby nie dopuścić do tej budowli. Wieża Babel. No i chcemy zapytać się, czy to jest rzeczywiste opowiadanie, czy to jest rzeczywistość, czy mit. Jak to często pytamy. No, opowieść znajduje się na samym początku Księgi Rodzaju, w tej pierwszej części Księgi Rodzaju, którą określiliśmy sobie na innych zajęciach mianem protologii czy prehistorii biblijnej, prehistoria biblijna. Tam mamy opowiadanie o stworzeniu, o raju, o wężu, który mówi ludzkim głosem i kusi ludzi. Tam mamy mowę o potopie, który ogarnia całą ziemię. No więc siłą rzeczy badacze w XX wieku, którzy już określają gatunki literackie Biblii, wspólnym głosem mówią, że opowieść o wieży Babel to jest jakaś opowieść legendarna, mityczna. Często pada też określenie, że to jest jakaś przypowieść. No to tak jak to w prehistorii biblijnej mamy opowiadania, które no, dużo bardziej mają charakter taki obrazowy, metaforyczny, żeby przedstawić pewne ogólne prawdy o powstaniu świata i człowieka. Tak? Więc ta opowieść, należąc do prehistorii biblijnej, byłaby opowieścią mitologiczną czy opowieścią właśnie taką legendarną. I teraz mało kto zdaje sobie sprawę, że ta wieża stała rzeczywiście, że ta wieża rzeczywiście została przez ludzi zbudowana. Otóż kiedy w XIX i XX wieku badacze wyruszali na Bliski Wschód w poszukiwaniu właśnie różnych odkryć ciekawych, fascynujących wykopalisk, to właśnie u kolebki cywilizacji, tam gdzie mamy cywilizację Sumerów, później Akadów i później Babilończyków, odkryto miasto, które w samym centrum miało w sobie potężną wieżę, właśnie wieżę Babel. Wieżę Babel. Może nawet tutaj pokażę tego badacza, gdzieś tutaj mam, to był taki dwudziestowieczny badacz, Robert Caldevey. Aha, to chyba nawet nie mam na zdjęciu, tylko mam tutaj, mogę pokazać, proszę bardzo, artykuł z Wikipedii. Ten oto badacz, którego tutaj widzimy na zdjęciu, rzeczywiście wyruszył do Babilonu, to jest koniec XIX, początek XX wieku i odkrył fundamenty czegoś, co okazało się wieżą biblijną, wieżą Babel, ale tak naprawdę okazało się potężną wieżą schodkową, tak zwany ziggurat etemenanki w Babilonie. Potężna wieża schodkowa, która rzeczywiście w Babilonie stała i która to według wszelkiego prawdopodobieństwa stoi u początku naszej opowieści, biblijnej opowieści o wieży Babel. Może najpierw pokażę takie znane, chyba ogólne przedstawienia wieży Babel. Tu mamy słynny obraz Petera Bruegla, wieży Babel. Oczywiście, kiedy Peter Bruegel go malował, on jeszcze nawet nie miał pojęcia, jak naprawdę wygląda ta wieża, więc wyraźnie inspirował się, nie wiem, czy Państwo widzą, wyraźnie inspirował się Koloseum, rzymskim Koloseum, malując obraz wieży Babel. Mamy też wiele innych przedstawień, jak to ludzkość właśnie u zarania dziejów zbudować potężną wieżę, której wierzchołek ma sięgać nieba, czy sięgał nieba, prawda? Tu jest inne przedstawienie. Czy takich no, przedstawień mamy oczywiście bardzo wiele. Pewne przedstawienia no, bazują nie tylko na Koloseum Rzymskim, ale też na świątyniach islamskich, czy takich wieżyczkach islamskich XIX wieku, minaretach, no bo badacze nie wiedzieli, jak sobie tą wieżę wyobrazić i próbowali ją sobie jakoś tutaj zobrazować na różne sposoby. Tymczasem najprawdopodobniej mamy do czynienia z autentyczną wieżą, która stała w Babilonie, dlatego że wiemy, że rzeczywiście mieszkańcy starożytnej krainy Mezopotamii stawiali takie potężne wieże schodkowe, które nazywają się zigguraty, i na szczycie takiego ziguratu stawiali w świątynię najwyższemu bóstwu danego miasta. Może tutaj pokażę najpierw jakąś taką ogólną makietę, co to jest ziggurat, jak wygląda ziggurat. To jest przedstawienie jednego z ziguratów właśnie ze starożytnego Bliskiego Wschodu. To jest taka struktura schodkowa, czy wieża schodkowa, gdzie mamy poszczególne platformy, na których widzimy, budowana jest kolejna platforma już mniejsza, która ma no, poszczególne tarasy, powiedzmy. I na samym szczycie tej struktury schodkowej mamy świątynię poświęconą najwyższemu bóstwu danego miasta. I może tutaj pokażę jeden z dobrych przykładów takiej rzeczywistej świątyni, czyli takiego ziggurat, to jest ziggurat w Ur, a tak naprawdę to, co z niego pozostało, czyli właśnie ta dolna platforma, ta dolna największa platforma. Proszę zobaczyć, tutaj ludzie są niewielcy,
A więc jest to potężna wieża schodkowa, potężna. Tutaj widzimy tylko zachowaną pierwszą tak naprawdę strukturę, czy pierwszy taras. Tak naprawdę ziggurat był dużo większy, ale to już daje pewne wyobrażenie, z jak potężnymi strukturami budowlanymi mamy do czynienia. Właśnie ta podstawa, ta wielka platforma, mamy schody, które prowadziły na daną platformę, później na wyższe. Mam jeszcze inne zdjęcie zigguratów Ur. Potężny, ta dolna część, która zachowała się do dzisiaj, wieża schodkowa właśnie z Ur. No i tutaj już teraz będę chciał pokazać, to jest moje zdjęcie z Muzeum Pergamonu w Berlinie, bo tam jest makieta, to zdjęcie nie jest do końca wyraźne, zaraz pokażę lepsze, bo tu mamy za szybą, mianowicie makieta z kolei zigguratu, który stał w centrum Babilonu, w centrum stolicy potężnego Imperium Babilońskiego, jakim było miasto Babilon. I w samym środku tego miasta, na wielkim placu świątynnym, stał tak zwany Ziggurat Etemenanki, potężna wieża schodkowa o siedmiu, tu nawet można sobie policzyć, może tutaj tego dobrze nie widać, zaraz pokażę na innej makiecie, o siedmiu takich rampach, czy siedmiu platformach wejściowych, na górze z potężną, wielką, niezwykłą świątynią poświęconą głównemu bogu miasta, czyli bogu Mardukowi. O tym Bogu opowiadałem chociażby analizując babiloński epos o stworzeniu świata Enuma Elish. Można sobie sięgnąć do odcinka, gdzie opowiadam o właśnie prastarych wierzeniach ludzkości i analizujemy sobie wspólnie Enuma Elish. I właśnie naczelnym bogiem Babilonu był Marduk i na górze mamy świątynię poświęconą Mardukowi. Tutaj jeszcze inna taka makieta, wyobrażenie Zigguratu Etemenanki właśnie w Babilonie. Najważniejszą strukturą w takim ziguracie oczywiście była pierwsza platforma. Ona była często najwyższa i największa. To na niej stawały kolejne tarasy, kolejne platformy. Tutaj były kolejne świątynie poświęcone kolejnym bogom. I oczywiście na szczycie właśnie ta świątynia najwyższego boga, w tym przypadku boga Babilonu, czyli Marduka. To jest jeszcze inne przedstawienie, czy z innej strony ten właśnie ziggurat. I tutaj już mamy taką powiedzmy komputerową wizualizację. I proszę zobaczyć, jak te ziguraty były potężne. Tutaj mamy palmę, która miała ze 20-30 metrów. Człowiek w tym ujęciu byłby mniejszy niż tutaj mój kursor, taki malusieńki na samym dole byłby. Proszę sobie wyobrazić, że chociażby ten pierwsza platforma miała 30 albo 33 metry. I to jest dziesięciopiętrowiec, to jest blok, wieżowiec dziesięciopiętrowy. Tylko ta pierwsza platforma miała 33 metry. Więc, a nawet tutaj chyba mam gdzieś może. Zobaczymy, czy gdzieś to tutaj będę miał. Żeby tak to bardziej rozrysować. O tak, mam taki schemat, który pokażę. Tu jest oczywiście takie wyobrażenie komputerowe tego ziguratu, który znajdował się w samym centrum Babilonu, który był widoczny z każdego punktu nie tylko miasta, ale można powiedzieć też z wielu miejsc imperium. To był ziggurat nie tylko jako naczelna świątynia miasta, ale ponieważ Babilon był stolicą potężnego imperium Babilonii, więc ten ziggurat miał symbolizować naczelną świątynię całego imperium. Prawie na 100 metrów do góry pnący się potężny, można powiedzieć, drapacz chmur, świątynia schodkowa w Babilonii. I tu mam też schemat tego właśnie ziguratu. Dokładnie tutaj widać te 7 kolejnych pięter. Pierwsze jest największe, jak widzimy. Kolejne już mniejsze. I tu nawet na następnym slajdzie wypisałem, żeby to bardziej można było sobie wyobrazić. Proszę zobaczyć właśnie po pierwsze. Mamy wysokości poszczególnych pięter. Oczywiście ten ziggurat jest zniszczony, zaraz o tym powiem, i tak naprawdę na podstawie pewnych opisów, reliefów, płaskorzeź, które mamy pozostawione oraz świadectw, my możemy zrekonstruować wygląd i potęgę tego ziguratu. Więc widzimy tak, najpierw widzimy tak, te pierwsze, prawda, potężna platforma fundacyjna, fundamentowa o wysokości 33 metrów, czyli tutaj już mamy dziesięciopiętrowiec, prawda? Tak jak powiedziałem, każda platforma jest poświęcona jakiemuś bogu, ważnemu bogowi danego miasta czy danego kraju. No i mamy bogini Isztar, tak? Bardzo ważna bogini, Inanna, czy później właśnie w mitologii sumeryjsko-babilońskiej Isztar. Kolejna platforma, 18 metrów wysokości, też potężna, bóg Hadad, potężny bóg burzy, bóg piorunu, wiatru i tak dalej. Później mamy cztery takie mniejsze platformy po 6 metrów, kolejnym bogom Babilonu poświęcone, bogowi Nabu, Nergalowi, Bóg Sin, Bóg Księżyca i Bóg Szamasz, Bóg Słońce. I na samym szczycie najmniejsza, ale jednak w sensie najmniejsza, jeżeli chodzi o powierzchnię, ale wysoka świątynia
15-metrowa, poświęcona właśnie Mardukowi, czyli naczelnemu bogowi Babilonu, prawda? Naczelnemu bogowi Babilonu. Także w centrum Babilonu mamy świątynię, która, można powiedzieć, była widoczna nie tylko z samego miasta, ale z wielu części imperiów. I teraz przypominam to, co mówiłem, opowiadałem na innych wykładach z Pięcioksięgu. Otóż teksty biblijne, które mamy w Księdze Rodzaju, a wśród nich opowieść o wieży Babel, one powstały po doświadczeniu tak zwanej niewoli babilońskiej czy wygnania Izraelitów do Babilonu. Czyli właśnie nasza grupa Izraelitów, którzy mieszkali w prowincjonalnej Judei, w mieście Jerozolima, które wcale nie było dużym miastem, było jakimś tam lokalnym ośrodkiem, w VI wieku Jerozolima zostaje zdobyta przez władcę, który nazywa się Nabuchodonozor, prawda? To jest tak zwany Nabuchodonozor II, potężny władca Babilonu, zakłada właśnie Imperium Nowobabilońskie i w ramach przesiedleń krzyżowych, żeby opanować potężne tereny swojego imperium, przesiedla część ludności właśnie z Izraela, z Jerozolimy do Babilonu. I w tym VI wieku nasi autorzy biblijni stykają się w Babilonie po raz pierwszy z tak potężną budowlą. W ogóle oni po raz pierwszy zetknęli się z miastem, które zrobiło na nich kolosalne wrażenie. Proszę sobie jeszcze raz wyobrazić, że oni żyli do tej pory w Judei, w Jerozolimie, gdzie, tak jak opowiadałem to na innych wykładach, Izraelici nigdy nie byli wielkimi architektami, wielkimi budowniczymi. Już świątynia jerozolimska była dla nich wielką budowlą, a była zaledwie kilkunastometrowa i to jeszcze budowana przez Fenicjan notabene. Przecież to Dawid zatrudnił króla Tyru Hirama, a więc Fenicjanie budowali świątynię Izraelitom. Izraelici, którzy byli na prowincji przyzwyczajeni do jakichś niewielkich budowli, niewielkich konstrukcji i dla nich już świątynia kilkunastometrowa była cudem świata, nagle w VI wieku trafiają chyba do największego miasta całego starożytnego świata. Rzeczywiście, zdaniem badaczy, którzy szacują te dane, Babilon VI wieku przed naszą erą był chyba największym miastem starożytności. Liczył sobie ponad 250 tysięcy ludzi, to jest jakby jedna dana, to jak na starożytne warunki miasto są, to jest potężne, to jest olbrzymie miasto. Był miastem wielokulturowym, wieloetnicznym, wielojęzycznym i miastem o wielkich budowlach. Tutaj na razie mówimy o tym centrum, że w samym centrum właśnie Babilonu stała prawie 100-metrowa wieża z Ziggurat Etemenanki. Jeszcze o nim wspomnę. Ale tutaj mam jeszcze zdjęcia, czy przynajmniej żeby pokazać pewną wielkość Babilonu i to doświadczenie Żydów, którzy trafili do tej potężnej stolicy, to pokażę tylko też z Muzeum Pergamonu w Berlinie. Mamy autentyczną bramę Isztar, bramę bogini Isztar, już tu przed chwilą wspomniana, która była jedną z głównych, czy główną bramą wjazdową do miasta Babilon. Tutaj może poznajecie tego pana właśnie. To jest ciekawe, że cała brama oryginalnie została rozebrana w Babilonie i przewieziona do Berlina, do Muzeum Pergamonu i dzisiaj jej część, bo zaraz pokażę, to jest tylko mała część tej bramy. Ta brama znajduje się właśnie w Pergamonie. Popatrzcie już tutaj, jak widać, jak ta brama była potężna, jak musiała robić wrażenie. Tutaj mamy jeszcze jakieś inne ujęcia bramy Isztar, czyli wielkiej takiej wejściowej bramy do stolicy, jaką było miasto Babilon. Tutaj, o właśnie, tutaj pokażę, że tak naprawdę to robiło jeszcze większe wrażenie, dlatego że po pierwsze do bramy prowadziła bardzo długa tak zwana droga procesyjna. Droga procesyjna to jest makieta, która pokazuje, że tutaj ludzi był taki malusieńki, człowieczek był malutki i szedł na przykład niewolnicy izraelscy, którzy, prawda, zostali wygnani do Babilonu, to wchodzili do Babilonu właśnie taką drogą procesyjną, szli, to jest kilkusetmetrowa droga z potężnymi wieżami na bokach i właśnie przed nimi wyłaniała się potężna, wielometrowa brama Isztar. I proszę tutaj zobaczyć, to tutaj widać dopiero jej potęgę. To, co pokazywałem przed chwilą w Muzeum Pergamonie, to była tylko pierwsza jej część, a więc ta mniejsza, dużo mniejsza część. Praktycznie dwukrotnie większa brama czekała jeszcze za tą pierwszą częścią, prawda? A tylko, że ona już się nie zmieściła w muzeum, wiem, jak wygląda Pergamon w Berlinie, tam już by się nawet nie zmieściła ta wielka brama, notabene właśnie Pergamon będzie teraz przez kilkanaście lat remontowany, i być może będzie okazja zobaczyć oryginalną bramę Babilonu, bramę Isztar, w jej całej okazałości. No ale póki co widzimy tylko tą mniejszą część. Ale zobaczcie, jak na ludziach starożytnych, zwłaszcza na Izraelitach, którzy nigdy w życiu nie zetknęli się z takimi budowlami, jak to musiało robić potężne wrażenie. Droga procesyjna z setkami wież i witająca właśnie przybyszów, potężna, wielometrowa, niebieska, prawda, z lapis lazuli, brama Isztar, brama, zresztą też tutaj takie, można powiedzieć, twierdze otaczające tą bramę. Tu jeszcze mam chyba inne zdjęcia gdzieś.
O właśnie, tu jest pokazana ta droga procesyjna już z boku, jak to właśnie wjeżdżali królowie, tędy na przykład Cyrus II Wielki, prawda, władca, który opanował Babilon, też wjeżdżał tą bramą procesyjną do Babilonu, prawda, czy wcześniej Nabuchodonozor. Więc w ogóle Nabuchodonozor był ten sam, którego znamy z Biblii, jako właśnie ten, który wysiedlił Żydów z Jerozolimy do Babilonu, no to ten władca nie tyle, że dużo budował, nie tylko, że dużo budował, ale właśnie to on, to jemu zawdzięczamy odbudowanie ziguratu Etemenanki, tego właśnie ziguratu, który stał w centrum Babilonu. Tu jeszcze pokażę no, inny cud starożytnego świata właśnie z Babilonu, czyli tak zwane słynne wiszące ogrody Semiramidy. Tak? To może nie to jest jakiś taki obrazek, jakieś przedstawienie, żeby mieć wyobrażenie, że Babilon rzeczywiście był wtedy stolicą no, niesamowitą, niesamowicie, o niesamowitym przepychu. To dzisiaj robiłoby potężne wrażenie taka stolica, a co dopiero na ludziach, którzy gdzieś tam żyli w takim trybie pastersko-hodowlanym, troszkę pasterze, troszkę rolnicy, rzadko kiedy gdzieś tam byli w Jerozolimie, która dla nich już była szokiem, a tutaj trafiają nagle do stolicy potężnego imperium, miasta, które było najświetniejszym miastem starożytności w tamtym czasie, nie? To może tak, nie wiem, mi się to teraz kojarzy w tym momencie, każdy zna może taką komedię Kargol i Pawlak, tak, sami swoi, jak to tam chyba w trzeciej części, oni trafiają do USA, tak? Kargul i Pawlak trafiają do USA, do Chicago i tak patrzą, łomatko, co tam się dzieje, prawda? Tak patrzą na te odkrycia, znaczy patrzą na to miasto i nie mogą się nadziwić cudom, które oglądają, prawda? Więc można by powiedzieć, że na naszych autorach biblijnych Babilon musiał zrobić potężne wrażenie. I to jest jakby pierwszy element, dla którego ślady tego właśnie doświadczenia odnajdujemy w Biblii, w opowieści o wieży Babel. Czyli po pierwsze, na samym środku nawet widzimy w tym przedstawieniu, no, w centrum Babilonu, właśnie koło rzeki Eufrat, stoi wieża Babel, czyli właśnie Ziggurat Etemenanki. Może teraz takie, zanim jeszcze przejdę do ciekawych odkryć archeologicznych, bo jeszcze mam parę fajnych rzeczy do pokazania, to może najpierw wykażmy, że rzeczywiście autorowi chodziło o tą wieżę, o to miasto i o tę świątynię. Otóż zobaczmy sobie do tekstu biblijnego. Tutaj mamy 11 rozdział Księgi Rodzaju, czyli właśnie opowieść o wieży Babel, prawda? Jak to mieszkańcy całej ziemi, którzy mieli wtedy jeszcze jedną mowę, jednakowe słowa, wędrowali ze wschodu, napotkali równinę w kraju Shinear. I to jest pierwsza ważna dla nas przesłanka. Po pierwsze, oni wędrowali ze wschodu. Być może tutaj autor biblijny, który w Babilonie naczytał się tych opowieści o początkach świata, o kolebce cywilizacji, jaka była w Sumerze, być może do niego dotarła gdzieś informacja, że rzeczywiście mówi się, że Sumerowie, czyli kolebka cywilizacji starożytnej, że oni właśnie przybyli gdzieś ze wschodu. I tu mamy, proszę, w tej opowieści mowa o tym, jak to ludzkość, wędrując, potomkowie Noego, prawda, bo to jest historia po potopie, tak? To myślę, że wszyscy wiemy, że wieża Babel to jest ta historia, która dzieje się po potopie, kiedy Noe wychodzi z arki, no i wtedy jakby ludzie jeszcze, ponieważ są według opowieści biblijnej, wszyscy są potomkami Noego, no to wszyscy mają jeden kolor skóry i wszyscy mają tą samą kulturę, tradycję i wszyscy mówią jednym językiem. No więc autor wiedział, że to się nie zgadza z aktualnym światem. I opowieść o wieży Babel, ona jest pewnego rodzaju etiologią, czyli wyjaśnieniem tego, że w świecie wcale nie jest tak, że wszyscy, prawda, mają jedną kulturę i mówią jednym językiem. Ale właśnie autor zawiera w tej opowieści nie tyle tylko etiologię tego doświadczenia, ale autentyczne doświadczenie wieży Babel. Już to sobie pokazujmy. Otóż autor właśnie mówi o tym, że ludzkość szła, wędrowała ze wschodu, tak jak to właśnie Sumerowie prawdopodobnie przywędrowali ze wschodu na tereny dolnej Mezopotamii, gdzie założyli kolebkę ludzkiej cywilizacji. Napotkali równinę w kraju Shinar. Otóż Shinar to jest kraina, która w języku biblijnym oznacza właśnie teren Babilonii, teren, gdzie mieszkali Sumerowie. Notabene słowo Shinar ma rdzeń trzy spółgłoski: sy, ny i ry. I proszę zwrócić uwagę, że to badacze zwracają na to czasem uwagę, że to jest ten sam rdzeń, albo bardzo podobny rdzeń do nazwy Sumer. Symy-ry. Tu mamy syny-ry. Tak? Rdzeń tej nazwy, bo pamiętajmy, w językach semickich liczą się spółgłoski. Samogłoski są drugorzędne. Samogłoski są, że tak powiem, niepisane i często się zmieniają. Natomiast tak naprawdę ważne są rdzenie, prawda? Więc mamy syny-ry, który bardzo przypomina rdzeń Symy-ry, Sumer, Sumerowie. Ale tak czy inaczej, w Biblii tą nazwą określa się właśnie krainę Sumerów, czyli Babilon. Później na tym miejscu, gdzie już Sumerów dawno nie było, na tym miejscu
utworzyli stolicę i miasto, państwo Babilończycy. Prawda? Tutaj taki na dowód pokażę może jeden tekst z poprzedniego rozdziału, z 10 rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie mamy tak zwaną tablicę narodów, czyli genealogię potomków Noego, jego synów Sema, Hama i Jafeta. I gdzieś tutaj, właśnie w 8 wersecie, jest powiedziane, że prawnuk Noego, czyli Nimrod, taki ważna postać, właśnie jego autor biblijny uważa za założyciela miasta Babilon. Tutaj proszę zobaczyć, on to pierwszy panował w Babelu. Babel to jest nazwa oczywiście Babilon. To jest ta sama nazwa. Znowu rdzeń jest ten sam. Bybly to jest nazwa, którą mamy wieża Babel. To już samo to pokazuje, że mamy do czynienia z Babilonem. Tak? Babel to jest, tylko tutaj mamy przez różne języki, to przechodzi między innymi przez Grekę i stąd nazwa Babilon, ale na przykład mamy Babilu. Bab-ilu, prawda, akadyjską nazwę, więc zdecydowanie słowo bybyly, rdzeń bybyly, Babel, oznacza nasz Babilon, nawet tu mamy przypis, proszę zobaczyć, panował w Babelu, to znaczy w Babilonie, tak, Babel to jest Babilon, więc tutaj już mamy dowód, że wieża Babel to jest tak naprawdę wieża Babilonu, notabene mamy na przykład imię w Biblii Zorobabel, Zorobabel, czyli nasienie Babilonu, syn Babilonu, urodzony w Babilonie. To jest właśnie przywódca, który po niewoli babilońskiej wracał z Izraelitami, prawda, repatriacja do ojczyzny, właśnie pod wodzą Zorobabela. Więc Babel, widzimy, że ta nazwa w Biblii, ona oznacza kogoś, kto pochodzi z Babilonu, czy po prostu Babel oznacza Babilon. I ten to nasz Nimrod panował w Babilonie, w Erek, to jest stolica Uruk, starożytne miasto, miasto między innymi Gilgamesza, opowiadałem też w innym odcinku o Eposie o Gilgameszu. Erek to jest Uruk, Akad to jest trzecia wielka stolica tamtego regionu, właśnie Imperium Akadów. I tu mamy jakieś kalne, ale to zaraz o tym powiem. No i w kraju Shinar właśnie. Czyli ta kraina, to jest Shinar, to jest kraina Babilonii, to jest kraina Międzyrzecza, czyli kraina Mezopotamii. Shinar w Biblii jest określeniem Mezopotamii. Tu może jeszcze inny przykład pokażę, gdzie są wymieniane kraje różne. Asyria, Egipt, prawda, Kusz, Elam i właśnie jest Shinar. Shinar oznacza Babilonia, Syrię. Może tu nawet gdzieś powinienem mieć mapkę. To sobie to pokażmy. Nasz Babilon. Pokażmy. Tutaj mamy mapkę, którą już moi studenci znają. Mapa starożytnego Bliskiego Wschodu. Gdzie właśnie mamy tutaj kolebkę cywilizacji Sumer. I kiedy Sumerowie dawno już przebrzmieli, ich tradycje przejęli później Akadowie, a później Imperium Starobabilońskie, a następnie Imperium Nowobabilońskie. I tu mamy właśnie te tereny, które w Biblii nazywają się Shinarem, no a dzisiaj nazywamy je Mezopotamią, czyli Międzyrzeczem, prawda? Między dwoma potężnymi rzekami mamy Eufrat, tutaj wyżej mamy Tygrys i mamy, proszę zobaczyć, nasze miasto Babilon, prawda? Nasza stolica potężnego Imperium Babilońskiego, miasto Babilon. Poniżej miasto Uruk, to co w Biblii jest jako Erek, to jest właśnie Uruk, bardzo ważne starożytne miasto. Miasto Ur, pokazywałem przed chwilą ziggurat z tego miasta, potężny ziggurat z Ur. No, ale nie ma co się równać z ziguratem Etemenanki z Babilonu. Tutaj jest największy, najsławniejszy, najpotężniejszy ziggurat postawiony kiedykolwiek. Pokazywałem potęgę do dolnej rampy świątyni w Ur, prawda? Ziguratów Ur. Tutaj jeszcze raz to pokażę. Pokazywałem dolną rampę ziguratów Ur. Potęga, prawda? Proszę zobaczyć, jak potężny jest tylko jeden poziom, jedna platforma świątyni w Ur. Teraz chcę pokazać na rycinie zestawienie właśnie ziguratu z Ur z ziguratem Etemenanki w Babilonie. Proszę zobaczyć, tutaj mamy Ur, tutaj mamy ziggurat Etemenanki Babilon. No wielokrotnie, czy przynajmniej kilkukrotnie większa świątynia, prawda? Więc ta świątynia robi do dzisiaj, jak się tam pojedzie, potężne wrażenie, bo zachowała się głównie ta dolna rampa potężna. Natomiast kiedy stanęlibyśmy przy tym ziguracie, myślę, że też dzisiaj, no mówiąc kolokwialnie, szczęka by nam opadła. Nawet tutaj mam taką książkę słynnego takiego archeologa, badacza Leonarda Uleja, który badał, jeździł na Bliski Wschód, był dyrektorem wykopalisk, też odkrywał ziguraty i on właśnie, już to pokazuje, na stronie 119 wyraźnie właśnie o tym mówi, że w każdym większym mieście była przynajmniej jedna taka wieża typu ziggurat, ukoronowana sanktuarium, że na jej szczycie było sanktuarium. I ze wszystkich tych wież, których do dzisiaj od razu powiem, około 25 takich ziguratów odnaleziono na całym Bliskim Wschodzie,
Około mówię dlatego, że niektóre są tak zniszczone, że badacze nie są pewni, czy to była wieża schodkowa, czy to był ziggurat. Ale mniej więcej około 25 takich wież schodkowych dzisiaj mamy odkrytych. I ten badacz mówi, że z tych wszystkich wież zdecydowanie największą i najsławniejszą była ta wieża schodkowa w Babilonie, czyli ziggurat w Babilonie, który w hebrajskiej tradycji stał się wieżą Babel. Prawda? Dzisiaj dalej badacz mówi, że dzisiaj ta wieża jest całkowicie zniszczona. Rzeczywiście tak jest, zaraz to pokażę. Że nie ma śladu praktycznie, są tylko fundamenty tak naprawdę ziguratu etemenanki w Babilonie. Ta wieża jest całkowicie zniszczona. No z prostej przyczyny, po prostu ta wieża ulegała zniszczeniu podczas kolejnych najazdów i wojen. Persowie najpierw ją zniszczyli, później tam Dariusz próbował ją odbudowywać, ale to było bardzo trudne. Później nawet Aleksander Wielki, tak, czyli Helenowie, Aleksander Wielki też próbował ją odbudowywać, ale to było zbyt duże wyzwanie, a też Aleksander wcześniej umarł, jakby te plany zostały zarzucone. I kiedy ta wieża dalej nie była odbudowywana, to tak naprawdę ona służyła jako olbrzymi plac budowy, olbrzymi materiał, prawda, można powiedzieć sklep budowlany, dla budujących się lokalnych gdzieś tam indziej miast, między innymi dla Bagdadu niewiele kilometrów oddalonego. Także rzeczywiście ziggurat etemenanki, który przeżywał największą świetność właśnie w czasach biblijnych, w tym VI wieku, gdzieś przed naszą erą, za czasów Imperium Nabuchodonozora, który zbudował, można powiedzieć, jeszcze nie dokończył, zgodnie też ze zdaniem biblijnym, tak jak w Biblii, Nabuchodonozor nie dokończył tej wieży. Później, czy to Dariusz I, czy Aleksander Wielki chcieli ją odbudować, ale niestety nie odbudowali tej wieży, ona była zniszczona i tak naprawdę taka zniszczona przetrwała do dzisiaj. Może nawet tutaj pokażę, jeszcze mam ciekawe zdjęcie właśnie dzisiaj z lotu ptaka. Proszę zobaczyć, jak wygląda dzisiaj z lotu ptaka miejsce, na którym stała nasza wieża Babel. To jest to autentyczne, oryginalne miejsce wieży Babel, czyli ziggurat etemenanki w Babilonie, w Babelu, czyli w Babilonie. Dzisiaj wiemy, widzimy, niewiele tu pozostało. To jest tak naprawdę kwadrat obok, gdzie dokładnie właśnie ten nasz badacz Robert Caldaway, o którym mówiłem wcześniej, który odkrył Babilon i odkrył tą wieżę, dokładnie wymierzył, że ta wieża miała u podstaw kwadrat obok 90 metrów. 90 metrów. I teraz zobaczcie, proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak pokazywałem wymiary pionowe tej wieży. Jeżeli sobie dodamy te wymiary, to się okazuje, że ta wieża, czasem się mówi prawie 100-metrowa, ale miała też około 90 metrów. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z sześcianem, w pewnym wyobrażeniu, z sześcianem o boku 90, prawie 100 metrów, prawda? Ziggurat etemenanki. No, już nie będę zaczynał całkiem innego tematu, że dokładnie tak samo jest wymiarowana, że tak samo wygląda arka, łódź, która miała uratować bohatera z potopu, czyli to jest opowieść o Gilgamesza, Utnapisztim, a w Biblii mamy opowieść, prawda, o potopie i Noe. Rzeczywiście w tym oryginalnej wersji potopu, czyli w tej babilońskiej opowieści o potopie, mam o tym na innym wykładzie, o tym opowiadam, prawda, epos o Gilgameszu i opowieść o potopie, to tam właśnie w tej oryginalnej opowieści statek, który ratował Utnapisztima z powodzi, jest dokładnie sześcianem. Jest dokładnie sześcianem. I jest bardzo duże analogii, bardzo dużo podobieństw pomiędzy świątynią i właśnie statkiem Noego, Arką Noego. Nie chcę wchodzić w ten temat, pisałem o tym też w mojej książce, Pięcioksiąg czytany na nowo, ona jest za darmo dostępna, ale tak czy inaczej to jest inny ogromny temat, że tak jakby przenikanie się idei świątyni i statku, jakim jest Arka Noego. To jest wielki temat. W ogóle przenikanie się tematu świątyni i świata, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Wracamy do naszego tutaj właśnie przedstawienia. I rzeczywiście z ziggurat etemenanki dzisiaj zostały tylko fundamenty, które rzeczywiście mamy tam takie olbrzymie fundamenty zbudowane z cegieł. Właśnie to jest ciekawe. Wróćmy do opowiadania biblijnego. I tak jak pokazywałem przed chwilą 10 rozdział Księgi Rodzaju, jak to ten Nimrod, legendarny założyciel Babelu, mamy te miasta Babel, Erek, czyli Urud i Akkad w kraju Shinear. I to może taka jedna ciekawostka na marginesie, bo nie mogę sobie odmówić przyjemności tutaj takich językowych czy takich tekstowych odniesień. Mamy jakieś dziwne kalne. Proszę zobaczyć. W 10 rozdziale Księgi Rodzaju, w wersecie 10. Że on zbudował ten, Nimrod zbudował Babel, no to wiemy, to jest Babilon. Erek, no to jest Uruk, starożytna stolica Sumerów. Akkad to jest Akkad, starożytne też imperium, stolica tamtego regionu. Ale kalne, nic takiego nie ma w Shinarze, czyli w Babilonii, czyli w Mezopotamii.
I tutaj proszę zobaczyć, pokazuję ten tekst tutaj już po hebrajsku, bo tutaj okazuje się, że prawdopodobnie mamy do czynienia z błędem w tekście oryginalnym Biblii. Otóż, kiedy jest mowa właśnie o tych miastach, czyli mamy Babel, Erek i Akad, to mamy kolejne miasto, o którym nic nie wiemy, nie wiemy w ogóle, co to jest, jakieś kalne. Tylko, że gdyby zamienić ostatnie dwie spółgłoski, nun i hej, to wyszłoby nam słowo kulechen, czyli że one wszystkie, te wszystkie miasta były w krainie Shinar, czyli właśnie w Mezopotamii. A więc, ponieważ nie znamy tego miasta i nie mamy pojęcia, co tutaj się dzieje z tym kalne, więc najprawdopodobniej doszło tutaj do przestawienia dwóch liter i wyszło jakieś kalne, zamiast tego, że powinno wyjść kulechen, czyli one wszystkie, albo kulan, kulam, zresztą tu pokazuję, proszę zobaczyć, mamy słowniczek języka hebrajskiego, mamy formę właśnie kol, który oznacza wszystko, z końcówkami dzierżawczymi oznacza ich wszystkie, one wszystkie, oni wszyscy albo one wszystkie, prawda? Więc gdybyśmy to tylko przestawili dwie spółgłoski, to nagle zdanie całe uzyskuje bardzo piękny, wyraźny sens i tak prawdopodobnie to powinno być tłumaczone, że oto pierwszy panował ten właśnie Nimrod w Babelu, Uruk starożytnym w Akadzie, a one wszystkie były w kraju Shinar. Nie ma żadnego kalne, to nie jest żadna stolica starożytna, w ogóle nie ma takiego miasta tam. Co to jest? To jest błąd, to jest błąd skryby, który przestawił sobie dwie literki. Nawet pokażę wam, że znalazłem w tłumaczeniach, oczywiście polskich nie, ale w zagranicznych tłumaczeniach znalazłem trzy tłumaczenia, które dokładnie tą wersję posiadają. Proszę zobaczyć, że jego królestwo zawierało Babilon, czyli właśnie Babel, tak? Erek, czyli Uruk, Akad. Wszystkie trzy były w Babilonie. Tutaj znowu mamy Babel, Erek i Akad. Wszystkie trzy były w kraju Shinar, czyli właśnie w Babilonie. Prawda? Babel, Erek, Akad. Wszystkie trzy były w krainie. Wszystkie były w krainie Shinar. A więc rzeczywiście widzimy, że tutaj taka ciekawostka może językowa, że doszło tutaj do przestawienia dwóch literek i wyszło nam jakieś kalne. Tak? W tekście biblijnym mamy kalne, który prawdopodobnie chodzi o to, że te wszystkie miasta znajdowały się w kraju Shinar. I teraz jeszcze jedna ciekawostka, bo widać, że jak mamy ten tekst 11 rozdziału, czyli nasze opowiadanie o wieży Babel, to widać wyraźnie, że autor, kiedy trafił w niewoli babilońskiej do stolicy, do Babilonu, nie tylko był pod wrażeniem tej wieży, tej potężnej wieży wielopiętrowej, która sięgała nieba. Proszę zobaczyć, że dla starożytnego Izraelity, kto dla nas dzisiaj stanął pod dziesięciopiętrowcem, to już widzimy, że to jest potężny budynek, a co dopiero, jeżeli ta wieża miała 90 parę metrów, to to jest tak, jakby miała 30 parę pięter, tak? Mniej więcej 3 metry na piętro daje nam 30 kilka piętr. No takie drapacze chmur to znajdują się, nie wiem, w Warszawie, w kilku dużych miastach Polski i my dzisiaj stając pod takim budynkiem też robi to na nas wrażenie. Nawet samo, proszę zwrócić uwagę, samo sformułowanie drapacz chmur, nie? Też przenośnia, tak jak ta wieża Babel, który tak jak autor tutaj mówi, prawda, że chodźcie, wyrabiajmy cegłę i tak dalej, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Tu nie chodzi o to, że to miało sięgać samego nieba. Ale tak naprawdę to jest coś, co na autorze zdecydowanie robiło wrażenie, tak jakby ta wieża rzeczywiście sięgała chmur. Tak jak mówimy, drapacze chmur. Nie? Coś, co sięgało nieba, a dzisiaj dla nas, ludzi XXI wieku, to też jest coś, stanąć pod takim 30-piętrowcem, a co dopiero dla autora biblijnego, który pierwszy raz w życiu w ogóle widział takie potężne miasto, jakim był Babilon, w środku Babilonu potężną wieżę, prawie 100-metrową właśnie sięgającą niemalże nieba. Co więcej, tak jak powiedziałem, on zobaczył w Babilonie, że ta każde z tych pięter poświęcone innemu bogowi, że to jest coś na zasadzie bałwochwalczego kultu, na samym szczycie kult boga Marduka. Co więcej, zobaczył w Babilonie bardzo dużo ludzi różnej koloru skóry i różnego języka. No więc jak autorowi nie mogło przyjść na myśl, a ta wieża jest niedokończona. Ta wieża, ona tak jak mówi, nie chce chodzić w historię Ziguratu Temenanki. On tak naprawdę swoimi początkami sięga jeszcze drugiego tysiąclecia. Był budowany, ale tak naprawdę rozbudował go właśnie król wielki, potężny, budowniczy, czyli Nabuchodonozor. Nie? W VI wieku, kiedy właśnie Żydzi trafiają do stolicy Babilonu, do Babilonii. I teraz, kiedy autor trafia do tej potężnej stolicy, oniemiały, prawda, zachwycony, czy też przerażony tym, co widzi, nie tylko potężna wieża, nie tylko kult bałwochwalczy na tej wieży, każda, prawda, świątynia, każde piętro, każda platforma poświęcona innemu bóstwu, to jeszcze w Babilonie, który było miastem bardzo wieloetnicznym, wielokulturowym, spotyka masę języków, których w ogóle do tej pory nie słyszą. Jak dzisiaj na przykład, nie wiem, traficie do miasta czy w miejsce, gdzie ludzie mówią różnymi językami,
takimi nawet dziwnymi, nieeuropejskimi, to człowiek czuje się trochę pogubiony, prawda? To teraz wyobraźcie sobie autora biblijnego, który nigdy nie słyszał nic poza językiem hebrajskim. Żył sobie gdzieś tam, nie wiem, w Ain Karem, w pobliżu Jerozolimy, w wioseczce blisko prowincjonalnej Judei i nagle trafia do stolicy ówczesnego świata, do państwa potężnego, z potężnych wieżach, brama Isztar, prawda, potężne ziguraty, inne świątynie, bo ja tylko mówię tylko o ziguracie Temenanki, ale tam mamy jeszcze inne świątynie poświęcone Mardukowi czy innym bogom, mamy potężne mury, twierdze i tak dalej i spotyka tysiące, tysiące ludzi, tyle ludzi, jak ilu pewnie też nigdy w życiu nie widział. I nagle ci ludzie mówią tak dziwnymi, tak różnymi, tak wieloma różnymi językami, nie? Czy zobaczcie, czy tu nie mamy rdzenia naszej opowieści, że autor mówi, że to Bóg musiał zadziałać, że to Bóg musiał im te języki pomieszać, że ta potężna wieża, która staje się dla niego w opowieści biblijnej, ta wieża staje się no, symbolem buntu przeciwko Bogu, tak? Że ludzie chcieli sobie wybudować wieżę, której wierzchołek będzie sięgał nieba. Proszę zwrócić uwagę, że ten idiom biblijny oznacza tak naprawdę sięgnięcie po to, co boskie. Niebo to jest sfera zamieszkiwania Boga, czy w starożytnych mitologiach zamieszkiwania bogów, nie? Więc jeżeli człowiek chce sięgnąć po to, sięgnąć nieba, to sięgnąć tak naprawdę po to, co boskie. Więc autor wyraźnie pokazuje, że wieża Babel to jest jakiś bałwochwalczy, to jest jakiś, można powiedzieć, akt ludzkości, który sprzeciwia się w ogóle porządkowi świata ludzi i bogów, nie? Ludzie chcieli sięgnąć nieba. Notabene, rzeczywiście sama nazwa Babel to jest brama Bab Ilu, brama niebios, brama bogów, nie? Sama nazwa Babel oznacza dosłownie brama bogów. Notabene pojawiły się też w historii takie ciekawe, można powiedzieć, teorie, że ten ziggurat te Temenanki, czy wieża Babel, mówiąc wprost wieża Babel, że ona była jakimś portalem, który miał łączyć, prawda, świat ziemski ze światem niebieskim, że ludzie ściągali jakąś boską energię, prawda, ze świata boskiego, tak? Była taka teoria, że właśnie ten ziggurat te Temenanki, czy wieża Babel, była takim portalem, który miał ściągać boską energię z nieba. W każdym razie w Biblii wyraźnie autor pod tym przemożnym doświadczeniem tej potężnej stolicy i tej potężnej wieży, no, buduje opowieść, która w jego ustach i w naszej tutaj wersji zachowanej w Biblii jest opowieścią tak naprawdę o buncie ludzi przeciwko Bogu, nie? Że ci ludzie chcieli sięgnąć wierzchołka nieba i to dlatego Pan Bóg nie pozwala im tej wieży dokończyć. I dlatego rzeczywiście Ziggurat Etemenanki jako wieża niedokończona jest tak oceniona przez autora. Ale tu chcę pokazać jeszcze jedną ciekawą rzecz. Bo autor widać wyraźnie, że najprawdopodobniej nie tylko znał szczegóły tej wieży, ją widział na własne oczy i ta potęga zrobiła na nim takie wrażenie, że ta opowieść znalazła się w Biblii, ale prawdopodobnie być może Izraelici nawet byli zamieszani czy wciągnięci w budowanie, czy w dobudowywanie tej wieży. Dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj pewne szczegóły techniczne, które świadczą o tym, że autor biblijny przynajmniej znał, a może nawet uczestniczył w odbudowywaniu Ziggurat Temenanki w Babilonie. Bo proszę zobaczyć, co on mówi. Ci ludzie, którzy przybyli na wielką równinę z kraju Shinar, bo rzeczywiście, można powiedzieć, Dolna Mezopotamia to jest duży teren, bardzo równinny. Zresztą Herodot o tym mówi, że to jest największa równina, tak, świata. Herodot mówi właśnie o terenach Dolnej Mezopotamii, jako wielka, potężna równina. Autor Biblii nie widać też zna tą tradycję, że to była rzeczywiście teren bardzo równinny, równina kraju Shinar, czyli Babilonii. I teraz w tekście biblijnym czytamy tak. Chodźcie, wyrabiajmy cegłę, wypalmy ją w ogniu. Po pierwsze, mamy budowlę nie z kamieni, tylko z cegieł, a przecież autor biblijny w następnym wersecie wyraźnie mówi, proszę zobaczyć, a gdy już mieli cegłę zamiast kamieni i smołę zamiast zaprawy murarskie, rzekli, zbudujmy miasto i wieżę. Kochani, tutaj mamy sytuację, gdzie wyraźnie widać perspektywę palestyńską, właśnie jerozolimską naszego autora. Bo on żyje w Palestynie, gdzie rzeczywiście podstawowym budulcem, do dzisiaj tak jest, tak było głęboko w starożytności, jest oczywiście kamień. To jest naturalny budulec, z którego mamy pełno w Ziemi Świętej. No i na dołączenia kamienia jakaś zaprawa murarska. Autor mówi to z takim nawet chyba tutaj zniesmaczeniem, czy nawet z taką ironią, że oni mieli cegłę zamiast kamienia i smołę zamiast zaprawy murarskiej. Z taką jakby troszkę wyższością, że nawet nie mają kamienia, tylko jakąś cegłę i smołę zamiast zaprawy murarskiej. Więc wyraźnie widać po pierwsze jego perspektywę palestyńską, ale z drugiej strony widać, że znajomość tych realiów. Rzeczywiście wieża, jak mamy pod fundamenty zbadane ziggurate Temenanki w Babilonie, to rzeczywiście po pierwsze mamy bardzo pięknie wymodelowane cegły, bo to jest teren właśnie, gdzie mamy tak naprawdę,
To jest bardzo nisko położony teren, gorący. Tam nie tylko nie ma kamieni, ale tam nawet lasów nie ma. Babilończycy wybierali się chociażby do Libanu po cedry libańskie, po drewno. Tam nawet lasy nie rosną, nie? A jedyny materiał, który jest przemożnie dostępny, to jest glina. To jest ciężka, twarda glina, nie? Ale okazuje się, że ten materiał stał się doskonałym na budulec. Co ciekawe, tak naprawdę autor tutaj tak dość pejoratywnie czy negatywnie ocenia, że zamiast kamieni mieli cegłę, a zamiast zaprawy wymorowskie smołę, ale chcąc być obiektywnym, trzeba powiedzieć, że to był ogromny postęp ludzkości, wymyślenie budowania za pomocą cegieł, a nie tylko kamieni. Bo proszę zobaczyć, proszę sobie uświadomić, że to umożliwiło budowlę i to tak potężne, jak widzimy w Babilonie, czy w Uruk, czy właśnie w stolicy Babilonii, potężne budowle, które do tej pory no nie było takiej szansy we wszystkich miejscach, gdzie nie było szansy budować z innego, nie było innego budulca. Wymyślenie cegieł, która i jeszcze wypalenie, właśnie tutaj autor zna te szczegóły, bo mówi, najpierw jest wyrobienie cegły, czyli mamy identyczne formy, to też pomagało w budowie. Proszę zobaczyć, jeżeli mamy, kamienie są bardzo różne, nie? Kamienie trzeba uciosywać, trzeba je dopasowywać i tak dalej, nie? A jeżeli mamy równe formy i tworzymy cegły od razu z równych takich samych form, to od razu ta budowa idzie szybciej, łatwiej można budować większe budowle, nie? Czyli po pierwsze, wyrabianie cegły, autor wie, że wyrabiano cegłę w Babilonie, wie, że ją wypalano, rzeczywiście tą glinę wypalano, dzięki czemu cegła stawała się bardzo odporna i bardzo twarda i bardzo wytrzymała. I co więcej, wie, że właśnie łączono ją za pomocą, no tutaj nazwał to smoła, ale powiedzmy za pomocą takiego materiału smolistego, który rzeczywiście był dobrym takim łącznikiem budulcem. Więc widzimy, że w naszym opowiadaniu mamy odbicie nie tylko doświadczenia samej wieży, potężnego ziguratu z Babilonu. Autor mówi, używa prawda, nazwa Shinar Babilon, mówi, że to jest wieża Babel, czyli właśnie w Babilonie. Ale wprost nawet widać, że on zna szczegóły techniczne tej budowli. Więc ja nawet sobie tak pomyślałem, czy to nie było tak, że on może, że ci Żydzi, którzy trafili jako niewolnicy, no później ludzie wolni w sumie, ale do Babilonii jednak trafili, czy oni gdzieś tam czasem nawet nie brali udziału, czy ich przodkowie nie brali udziału w odbudowywaniu czy umacnianiu właśnie tego potężnego ziguratu etemenanki. Tu jeszcze mam ciekawe zdjęcia, pokażę, bo tak, tutaj już pokazywałem zdjęcia wieży Babel, natomiast chcę pokazać jeszcze może takie zdjęcie, jak wygląda dzisiaj Babilon, bo ta potężna stolica, właśnie miasto Nabuchodonozora, władca, który rządził ponad 40 lat, wielki władca, no w Biblii z jednej strony postać negatywna, no bo ten, który najechał na Jerozolimę, zniszczył świątynię i uprowadził Żydów do niewoli, ale z drugiej strony w Biblii wyraźnie Nabuchodonozor pokazywany jest jako narzędzie ręki Bożej. To Bóg, prawda, ukarał Królestwo Izraela za liczne grzechy, nie? Więc Nabuchodonozor przez historię oceniany jest jako wielki, poważny i naprawdę pozytywny władca. Zresztą budował wiele, nie tylko w Babilonie, takich ziguratów wybudował kilka, oczywiście nie tak dużych jak w samym Babilonie. I proszę zobaczyć, dzisiaj mamy stolicę, ten potężny Babilon. Mamy fragmenty tych murów, których było wiele. Tam naprawdę Babilon słynął z wielkich murów, z licznych bram, z dróg procesyjnych. Tutaj dzisiaj widzimy ruiny właśnie naszego miasta Babel, miasto Babilon. Zbudujmy sobie wieżę i miasto. Widać, że autor biblijny jest pod wielkim wpływem i pod przemożnym jakimś takim wrażeniem tego potężnego miasta, nie? Dzisiaj widzimy tylko ruiny miasta Babel. I teraz pokażę jeszcze jedno, już dosłownie ostatnie, jeżeli pozwolicie. Ostatnie bardzo ciekawe odkrycie archeologiczne, bo właśnie w międzyczasie, kiedy odkrywano starożytne ziguraty, czyli te wieże schodkowe, świątynie schodkowe, struktury schodkowe w Babilonii czy w wielu miastach starożytnej Mezopotamii, to w międzyczasie odkryto niesamowitą płaskorzeźbę, tak zwany relief, czyli płaskorzeźba. No, na pierwszy rzut oka niewiele pewnie tutaj widać. Ale jak spróbuję przybliżyć, co prawda zdjęcie, które mam tutaj nie jest najlepszej jakości, ale spróbuję przybliżyć ten relief, bo on jest niesamowicie dla nas ważny w kontekście opowieści o wieży Babel. Proszę zobaczyć, że na tej oto płaskorzeźbie mamy dokładnie coś na kształt struktury schodkowej. Tu jest wyraźne takie wypuklenie. Proszę zobaczyć, ja tutaj pokażę najpierw tak ręcznie, że mamy pewną tutaj odwzorowaną strukturę, która wyraźnie jest strukturą schodkową, która wyraźnie przypomina starożytne ziguraty właśnie z Babilonii. A nawet, żeby tutaj troszkę pomóc, to ja to wyrysowałem. Proszę zobaczyć, nie wiem, czy to będzie lepiej widać, że wyrysowałem kontury tej naszej tutaj płaskorzeźby. Proszę zobaczyć, cofnę jeszcze raz. Bez konturów? Konturami. Myślę, że to jest widać, a jeżeli nie, to nawet spróbuję to przybliżyć jeszcze. Proszę zobaczyć, tutaj mamy górną część tej płaskorzeźby.
A tu już mamy z konturami. Może lepiej to widać właśnie z wyrysowanymi przeze mnie konturami. Otóż o co chodzi? Ta płaskorzeźba przedstawia nam właśnie najprawdopodobniej, znaczy nie najprawdopodobniej, tu jesteśmy pewni, zaraz to pokażę. To jest Ziggurat Etemenanki. To jest tak symbolicznie przedstawiony Ziggurat Etemenanki w Babilonie. Po pierwsze, proszę zobaczyć, oprócz Zigguratu, mamy tutaj przedstawionego władcę, stoi wyraźnie władca, którym jest dokładnie Nabuchodonozor II, czyli nasz król Imperium Babilońskiego i budowniczy wieży właśnie schodkowej w Babilonie, ten, który prowadził Żydów do niewoli babilońskiej. A pod spodem, nie wiem czy to widać, mamy pismem klinowym zapisany tekst, który no, jest jednoznaczny. Ziguratu etemenanki Babilu. Tak? Czyli Babilu, czytam odwrotnie, etemenanki Ziguratu Babilu, czyli Zigurat etemenanki w Babilonie. Zigurat etemenanki w Babilonie. Czyli nawet widzimy, że na płaskorzeźbie nie tylko mamy pozostałości, ruiny, fundamenty naszej wieży schodkowej, ale mamy piękną, niezwykłą płaskorzeźbę, gdzie wyraźnie mamy odwzorowaną strukturę wieży schodkowej, czyli właśnie naszego ziguratu. Mamy postać Nabuchodonozora i wyraźny podpis w piśmie klinowym Ziggurat Etemenanki w Babilonie. A propos pisma klinowego, to ja nawet tutaj jeszcze pokażę właśnie, w ogóle wiele razy używam tej nazwy Etemenanki. To nie jest nazwa jakiejś osoby, bo to jest tak naprawdę ziggurat poświęcony bogu Mardukowi. Natomiast Etemenanki to jest słowo, które pochodzi z języka sumeryjskiego, później akadyjskiego. E w języku akadyjskim oznacza dom, czy w języku sumeryjskim wcześniej, oznacza dom albo świątynia. Znak E, tutaj w ogóle widzimy, tutaj widać go wyraźnie na niebiesko. Znak E, to jest takie dziewięć klinów w sumie, cztery pionowe, cztery poziome, jeden pionowy. To jest znak oznaczający świątynia. Temen to jest jakby fundament, założenie, fundamenty, podstawa, platforma fundacyjna. Anki. Nie wiem, czy pamiętacie z mojego wykładu Zenuma Elish. Anu, Bóg nieba, mamy znak Anu, trzy kliny w formie gwiazdy i Ki, znak. Tu mamy, to jest nazwa, to jest napisane Etemenanki w języku sumeryjskim, tak? Pismo akadyjskie, czy wcześniej pismo, przepraszam, pismo sumeryjskie. I tak naprawdę Etemenanki trzeba by przetłumaczyć świątynia, która jest fundamentem nieba i ziemi, czy fundamentem stworzenia. To jest niesamowita prawda. Słowo Etemenanki, można powiedzieć, oznacza jeden z podstawowych dogmatów w ogóle w wierze mitologii starożytnej Mezopotamii. Że świątynia stanowi fundament, stanowi axis mundi, oś świata i podstawę, fundament całego nieba i ziemi. I to jest dokładnie nazwa Etemenanki. Świątynia jako podstawa, jako fundament nieba i ziemi. Anki. Tu nawet, mam to nawet otwarty epos Enuma Elish, który już wspólnie sobie kiedyś omawialiśmy. To proszę zobaczyć, tam na początku mamy tych prabogów, gdzie mamy właśnie Anshara i Kishara. An to jest właśnie Bóg niebios, męski, prawda, Bóg niebios. Ki to jest bogini ziemi, żeńska bogini. I oni rodzą właśnie Boga Anu, bogini Ki. Więc to jest dokładnie w mitologii sumeryjsko-akadyjskiej. An czy Anu to jest męski Bóg nieba. Ki to jest żeńska bogini ziemi, prawda? I tutaj właśnie mamy to An, znak tutaj nawet niżej pokazuje. Gwiazda, czyli tak zwany Dingir, oznacza w ogóle niebo. Ten znak oznacza takie trzy kliny, prawda, przecinające się, tworzące gwiazdę. Oznacza niebo. No to nie dziwimy się. Gwiazda, symbol nieba. Ale proszę zobaczyć, że co ciekawe, Ziemia, która właśnie znak Ki, jest okrągła. Ciekawe, może oni wiedzieli, że Ziemia jest kulą. No tak czy inaczej, Ziemia jest właśnie przedstawiana przy pomocy klinów, które wyraźnie troszkę nam odwzorowują kulę, odwzorowują okrąg, prawda? Czyli mamy Boga niebios, Anu, boginię Ziemię Ki i ten znak właśnie w klasycznej formie sumeryjskiej, ten znak E, czyli świątynia, on wygląda w ten sposób, a w późniejszej formie już asyryjskiej, on jest troszkę uproszczony do sześciu klinów, które wyglądają w ten sposób. Ale generalnie właśnie Etemenanki oznacza świątynia, która leży u fundamentów, czyli jakby ona w ogóle stanowi fundament nieba i ziemi, nie? Postawienie w ogóle w starożytnej koncepcji, postawienie świątyni dla Boga Stworzyciela, to dopiero tutaj się kończył akt stworzenia świata, nie? Więc ja to gdzieś na wykładach troszeczkę o tym wspominam. To jest duży temat i pewnie kiedyś będzie jeszcze okazja go poruszyć szerzej, tak głębiej. Rzeczywiście w koncepcji starożytnych świątynia, w której mieszka bóstwo, które jest właśnie bramą do nieba, Bab Ilu, brama, nie, brama bogów, nie, brama niebios, tak jak ten Ziggurat Etemenanki, łącznik między niebem a ziemią, łącznik między światem bogów a światem ludzi. Że świątynia stanowi axis mundi, oś świata,
i stanowi pewnego rodzaju fundament czy platformę fundacyjną dla w ogóle istnienia czy funkcjonowania nieba i ziemi. Anki, Etemenanki, Zigurat Etemenanki w Babilonie. A więc, kochani, historyczność budowy wieży Babel potwierdziły odkrycia archeologiczne, ukazały na cylindrach, amuletach, płaskorzeźbach obraz wież mezopotamskich, tworzących wielopiętrowe świątynie, wznoszące się tarasami ku górze, czyli nasze słynne ziguraty. I z największy z tych ziguratów i najsłynniejszy, który właśnie wyraźnie odbija się w Biblii, to jest oczywiście Zigurat Etemenanki w Babilonie. Oczywiście, i teraz odpowiadając na kluczowe nasze pytanie tytułowe, prawda? Biblijna wieża Babel, mit czy rzeczywistość? Z jednej strony widzimy, że ta wieża stała naprawdę. Autor nie ma wątpliwości, że używając słowa Babel, używając słowa Shinear i wszystkich innych szczegółów, opisuje tę dokładnie wieżę w Babilonie, czyli Zigurat Etemenanki na środku stolicy Imperium Nabuchodonozora i Imperium Babilońskiego. Czyli z jednej strony nie ma wątpliwości, że fundamentem naszej opowieści jest ten nasz Zigurat i realne doświadczenie świątyni, która dla autora była świątynią bałwochwalczą, prawda, wyrażającą bunt przeciwko Bogu. A z drugiej strony nasz autor przenosi tą opowieść, on jakby widzi w Babilończykach rzeczywiście kolebkę cywilizacji. On wiedział gdzieś tam, że kiedyś to tam się zaczęła cywilizacja. To tam zresztą jest lokowany, tam lokowany jest raj, prawda? Autor biblijny lokuje raj na wschodzie, czyli właśnie w Babilonii, nie? Z Babilonii ze wschodu przychodzą pierwsi ludzie, nie? Więc autor zna te staropowieści, Numa Elisz, Atrahasis, zna eposu Gilgameszu, zna różne właśnie, widać, że nawet jest zaznajomiony z techniką budowy świątyń babilońskich. Więc on spożytkowuje tą realną i historyczną wiedzę do stworzenia oczywiście opowieści legendarnej, tak? Bo autor przenosi doświadczenie Babilonu i doświadczenie Ziguratu na czasy prehistoryczne, że ludzkość jakoby na początku dziejów właśnie miała zbudować taką wieżę, która stała się wieżą buntowniczą. Więc odpowiadając na nasze kluczowe pytanie tytułowe, trzeba by oczywiście powiedzieć, że nasze opowiadanie jest opowiadaniem legendarnym czy opowiadaniem symbolicznym, mitycznym. Notabene tu jeszcze pokazuje, że ono ma jeszcze jeden pierwowzór. Autor biblijny oprócz tego, że zna Enuma Elish, zna Atrahasis, Gilgamesza, to najprawdopodobniej zna mit Enmerkar i Pan Aratty. Jest taki mało znany, może powiedzieć, fragment opowieści sumeryjskiej, sumeryjski mit Enmerkar i Pan Aratty, w którym, uwaga, ludzie jednym językiem, czyli mają znowu jedna mowę, jeden język, tak jak to właśnie mamy w opowiadaniu biblijnym, wielbią Boga Enlila. I zazdrosny Bóg Enki zaczyna mieszać ludziom języki, żeby właśnie nie wielbili Boga Ila. Co prawda tam się wieża nie pojawia, ale mamy jakiś topos literacki, jakiś motyw literacki, jakiś temat, który być może gdzieś tam oddziaływał, gdzieś autor biblijny może go zasłyszał i rzeczywiście ten motyw, że ludzie mówili jedną mową, a nagle jeden z bogów miesza ludziom języki, żeby pokrzyżować im plany, no on się pojawia chociażby właśnie w tej opowieści. Mamy jeszcze w mitologii greckiej Gigantomachia, może znana, prawda, Gigantomachia, czyli słynna opowieść z mitologii greckiej, jak to bogowie Olimpu muszą walczyć z gigantami, tak, mamy tam gigantów, prawda, w mitologii greckiej, no oczywiście o dominację w kosmosie, o dominację nad światem, dominację nad ludzkością. No i właśnie ci giganci próbują dotrzeć do bogów w tej walce właśnie o panowanie nad światem. Giganci próbują dotrzeć do bogów, układając góry, czyli stawiając pewnego rodzaju właśnie budowle, które są górami i no niestety są odpychani przez pioruny Jowisza i nie udaje im się, prawda, zdobyć Olimpu. Ale w tej opowieści też jest taki jakiś ślad właśnie takiego wyobrażenia. A propos tego, co teraz powiedziałem o górze, to może taki jeszcze jeden ważny tutaj wątek a propos właśnie naszego ziguratu Etemenanki. Otóż, czy w ogóle naszej wieży Babel? Otóż rzeczywiście jest tak, że wieża Babel była wyobrażana, czy w ogóle starożytni, budując ziguraty, wyobrażali sobie jako święte góry. Tak naprawdę zigurat miał być czymś w rodzaju coś, co zastąpi ideę świętej góry, bo to święta góra jest tym miejscem, które jest najbliżej niebios, nie? I to święte góry mamy często w Bibliach, w mitologii, w wielu innych, prawda, kulturach, to na świętych górach najczęściej dokonuje się jakieś objawienie czy spotkanie z Bogiem, nie? W Biblii mamy górę Syjon, czy górę Synaj, czy górę Karmel, czy górę Tabor, czy wiele innych gór, nie? I ziguraty budowane właśnie w taki sposób, one miały trochę odzwierciedlać symbolikę boskiej góry. Boskiej góry, czyli miejsca właśnie zetknięcia się niebios z ziemią. Kochani, kończę, bo ten wykład już jest długi.
Jeszcze chciałbym, tak naprawdę powinienem opowiedzieć o przesłaniu opowieści biblijnej o wieży Babel, tak? Bo tu mamy potężne przesłanie tej opowieści, bo to, co ja teraz powiedziałem, to tylko zająłem się tematem jednym, czyli właśnie mit czy rzeczywistość. I chciałem pokazać, że z jednej strony mamy realną wieżę, która rzeczywiście stała wtedy w Babilonie, Zigurat Etemenanki, i to ta wieża zostaje tutaj spożytkowana i wykorzystana w naszej opowieści, a więc opowiadanie jest jak najbardziej, można powiedzieć, co do esencji historyczne, czy opowiada rzeczywiste doświadczenie autora biblijnego, prawda? To pomieszanie języków w Babilonie, w tym potężnym mieście, a z drugiej strony opowieść oczywiście jest mityczna, czy jest symboliczna, dlatego że autor przenosi tą opowieść na czasy prehistorii, na czasy początków ludzkości, do potomków Noego ta ludzkość, która właśnie, mając jedną mowę, zaczyna budować tą wieżę. I w ogóle nie zajmuję się dzisiaj, nie zajmę się już tym tematem, to pewnie zostawmy sobie na inny wykład, albo odsyłam troszkę do moich wykładów o Pięcioksięgu, bo tam też trochę o tym opowiadam. O potężnym przesłaniu opowieści biblijnej o wieży Babel. Bo przecież tu mamy opowieść, na przykład mamy przesłanie o językach, kochani. Językoznawcy przez dziesiątki lat, jeżeli nie setki, próbowali wydobyć z języków praczłony, które mogłyby doprowadzić ich do myśli, że może był jakiś prajęzyk, nie? Tutaj mamy, więc mamy opowieść na przykład o tworzeniu systemów, nie? Bo tak naprawdę opowieść o wieży Babel jest prawdopodobnie przez autora biblijnego krytyką nie tyle rozwoju cywilizacji, bo no wyraźnie budowa cegieł, takich wielkich świątyń, wielkich pałaców, to wyraźnie pokazuje rozwój cywilizacji. Więc autor biblijny bardziej prawdopodobny, że on krytykuje taką że to jest krytyka polityczna, ideologicznych aspiracji politycznych, imperialnych aspiracji Babilonu. Że ta potężna wieża, która symbolizuje potęgę polityczną i imperialną Babilonu, zostaje w Biblii właśnie skrytykowana, nie? Więc opowieść o wieży Babel można czytać językowo. Można czytać politycznie, jako właśnie krytykę imperialnej polityki babilońskiej. Można czytać duchowo, czy można czytać bardziej biblijnie, jako powrót do tego, co mamy w raju, tak? Pokusa diabelska, będziecie jak Bóg, a tu mamy budowanie wieży, żebyśmy dosięgnęli nieba, czyli byli jak Bóg, nie? I można czytać tak też analogicznie do tekstu z Księgi Rodzaju. Można czytać analogicznie chociażby do opowieści z Nowego Testamentu, gdzie mamy zesłanie Ducha Świętego, Pięćdziesiątnica, nie? Tutaj mamy pomieszanie języków, ludzie się nie rozumieją, a w Nowym Testamencie Pięćdziesiątnica, wstępuje Duch Święty, wszyscy nagle rozumieją siebie, chociaż mówią różnymi językami, nagle z powrotem zaczynają się rozumieć. Mamy jakiś arebus, czyli odwrócenie, można powiedzieć, tej samej historii, nie? Zesłanie Ducha Świętego. I tak dalej, i tak dalej. Tą opowieść można interpretować na wiele różnych sposobów, ale pozwólcie, ponieważ te wykłady nie chcę, żeby trwały bardzo długo, pozwólcie, że zostawię sobie przesłanie, wielkie przesłanie biblijnej opowieści o wieży Babel na inny czas. A dzisiaj mam nadzieję, że udało mi się pokazać z jednej strony historyczne korzenie opowieści o wieży Babel, a z drugiej strony oczywiście ten anturaż, czy takie, można powiedzieć, kontekst mitologiczny, w którym samo opowiadanie zostaje przez autora biblijnego umieszczone. Dziękuję za dziś, pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem.